Witam w kolejnym odcinku z serii Co nowego w kolekcji. Dzisiaj pokażę, co udało mi się kupić w miesiącu sierpień. Nie było tego dużo, więc zaczynamy od razu. Pierwsza gra na peceta. To w sumie jest dodatek. Generalne remonty domów, ogród. Czyli no dodatek do generalnych remontów domów. Albo jak to woli, house flipper. Dostajemy w nim, że tak powiem, ogrody do remontu. Nowe zlecenia, nowe zadania. Bardzo spoko giereczka na odstresowanie. Jedziemy z następną grą. I uwaga. Tutaj światło się odbija. FIFA 17. Na PS4. Niestety pudełko jest pęknięte trochę. Na fokus nie ma chyba za daleko. Kupiłem w promocji za 19 zł. Oczywiście do kolekcji z folii obdarłem, bo płyta latała w środku. Prawdopodobnie im gdzieś upadła na magazynie albo coś. Ale za te pieniądze niech będzie. I dwa ostatnie zakupy z sierpnia. Pierwszy film na Blu-ray. John Wick. Kino akcji, sam jeszcze tego nie oglądałem. Wszyscy mówią, że takie fajne, więc no przekonam się. I ostatni zakup. John Wick 2. Też na Blu-rayu. No i kupiłem, żeby obejrzeć, żeby się przekonać, czy to jest faktycznie takie dobre. No i to było na tyle. Podobało się, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, komentarz. Dzięki. Bajo.